Dzień dobry Państwu. Nasza kolejna debata warszawska poświęcona tym razem przejmowaniu szkół przez gminy, w ogóle losem szkół podstawowych w Warszawie i województwie warszawskim. Z rokiem 1994, zgodnie z wymogiem ustawowym, wszystkie szkoły będą musiały być gminne. Jedne gminy już te szkoły przejęły i mają z tego powodu kłopoty finansowe. Pytanie, czy coś z tego powodu zyskały. Inne do dziś się wzbraniały. Mój burmistrz Marcin Sobocki, który siedzi naprzeciwko mnie, przestrzegał wszystkich radnych przez 2 lata, żeby pochopnie szkół nie brali, nie licząc na to pieniędzy, nie licząc na środki tylko przyobiecane. Jednak od stycznia tego roku gmina Śródmieście zdecydowała szkoły wziąć, przejąć je od kuratora Włodzimierza Paszyńskiego, który siedzi naprzeciwko mnie, czyli od przedstawiciela rządu. Marcinie, pytanie, czy myśmy to musieli zrobić, czy, nie grozi, czy nam również nie zagrozi z tego powodu bankructwo? Jeśli chodzi o pytanie, czy musieliśmy to zrobić, od strony formalnej rzecz biorąc, nie musieliśmy. Tak jak wszystkie inne gminy, mogliśmy jeszcze rok poczekać. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy grozi nam bankructwo, to znowu według przy założeniu, że nasz budżet będzie podobnie konstruowany, będzie podobnie wyglądał i będzie na podobnym poziomie w związku z tym jak w roku bieżącym. Przy założeniu również, że państwo wywiąże się z obowiązku subwencjonowania, przynajmniej w ograniczonym zakresie, nie grozi nam bankructwo. Natomiast no, pominięcie tych założeń to już jest wróżenie z fusów. No, wiadomo, że nawet ustrój Warszawy może ulec zmianie i sposób finansowania i wtedy no, na to pytanie po prostu nie no tak, ale to my jest takie strasznie urzędowe. Mówimy w tej chwili my dzielnica, radni, a szkoły. Czy one na tym mogą zyskać, czy stracą? Co na to kurator? Znaczy, tu się pojawiło już od razu strasznie dużo różnych pytań. Ja myślę, że to, o czym powiedział Marcin, znaczy, to rzeczywiście od tego warto chyba zacząć. My w tej chwili niewiele wiemy na temat przyszłego roku, no ale na pewno wiemy, że nakłady na oświatę, ja mówię o budżecie samej oświaty, będą prawdopodobnie porównywalne z nakładami tegorocznymi, czy też nieco większe, mimo że, jak wiemy, no, ta złotówka jednak znaczy coraz mniej. Nakłady ze strony ministerstwa, ja rozumiem. Tak, ja rozumiem, że subwencja, którą dostaną gminy, no prawdopodobnie też będzie funkcją sytuacji budżetu. A więc trudno spodziewać się, że sytuacja finansowa oświaty będzie lepsza. My raczej bardzo byśmy chcieli, żeby nie była gorsza. To, o czym powiedział Marcin też tak mimochodem, mnie to szczerze powiedziawszy spędza sen z powiek. Ja nie bardzo się znam na tych awanturach, które teraz się toczą w Warszawie. Natomiast myślę sobie po prostu tak, że ta struktura województwa stołecznego jest taka, jaka jest. Jeżeli nagle coś się tutaj dramatycznie zmieni, to jeśli chodzi o oświatę, pojawią się niebywale trudne pytania. No bo na przykład, no jeżeli gmina, która w tej chwili, mówię tylko o warszawskich gminach, która w tej chwili zajmuje jakiś tam obszar, jest na jej terenie ileś różnych placówek, przejęła szkoły, one są jakoś tam finansowane. W pewnym momencie się okazuje, że z tej gminy ileś tam odpada. Na przykład dlatego, że tworzy się jedna jakaś taka centralna Warszawa. No to w tym momencie ja natychmiast zadaję sobie pytanie, no to fajnie, to teraz kto będzie to finansować? To znaczy, że trzeba na nowo budować różne struktury obsługowe niejako, bo nie każda szkoła, nie każda placówka, to nie tylko szkoły, są w stanie obsłużyć się same pod względem ekonomicznym. Także tych problemów jest po prostu potwornie. No mnóstwo problemów. Problemy organizacyjne, problemy dydaktyczne czy merytoryczne. Odpowiem sobie na jedno pytanie. Czy w tym nowym ustroju, podobno demokratycznym, szkoła powinna być, zarządzanie szkoły powinno być jak najbliżej mieszkańca, czy powinno być może w rękach jakiejś władzy centralnej? A jeżeli władzy centralnej, to na jakim poziomie? W naszym studio, poza przedstawionymi już pan Tomasz Łączyński, były radny, były delegat do sejmiku samorządowego, były radny z Mokotowa, które zresztą ma kłopoty. Tomku, co ty na to? Jest to jedna z przyczyn mojej wielkiej klęski życiowej, rezygnacji z mandatu. Ja po prostu już nie mogłem dłużej tego wytrzymać, że każdy, kto zostaje, ma najmniejszą władzę, zaczyna uważać, że on wie lepiej niż wyborcy,
No i dlatego. To znaczy właśnie, nie wiem, Paszyński czy Sobocki to są ci, co mają tę władzę? Z Wątkiem, z kuratorem nieraz się spierałem. Znaczy nie sądzę, żeby Włodek był wolny od tego. Nie sądzę, żeby był wolny od tego. Znaczy też chciałby zarządzać. No taka jest tendencja, taka jest natura człowieka. A jeśli można tutaj w tym momencie, jeśli mówimy o zapędach władzy takich do poczucia własnej nieomylności, tego, że się wie lepiej niż ci obsługiwani i tak dalej, to jest przynajmniej w sferze ogólników na pewno prawda. Ja tylko zwracam uwagę na to, że dzielić się władzą można pod jednym podstawowym warunkiem, że się dzieli odpowiedzialnością. I przesuwanie decyzji... Rady szkolne miały powstawać i nic się w tej sprawie nie powstały? Tam, gdzie nie powstały. Z winy sporów pomiędzy radnymi, zarządami, burmistrzami, z winy tego, że właśnie każdy, kto już chce zarządzać, najmniejszy urzędnik w gminie, przynajmniej w mojej byłej gminie tak się działo. Ależ te spory nie zawieszają ustawy oświatowej, która daje rodzicom określone prawa. Nie zawieszają, ale tych rodziców im nie pozwalają nic zrobić. To znaczy radni wkładaliśmy wiele wysiłku przez pierwszy rok, żeby rady szkolne powstawały. Przychodzi przedstawiciel, coś chcąc załatwić w gminie, prawda? Napędzony przez nas, przez Komisję Oświaty, że wiele może, że ma takie uprawnienia, w ręku trzyma ustawę o systemie oświaty i z tym. I najmniejszy urzędnik mówi mu: wała, nic pan nie może. Czy pani nic nie może, do widzenia, ja tu o wszystkim decyduję, czy będą przedszkola i ile będzie wpłata na komitet rodzicielski i tak dalej, i tak dalej. Słynna fikcja z wpłatami na komitet rodzicielski, które są dobrowolne. Są przymusowe, powiedzmy sobie jasno, urzędnicy chcą, żeby były, nie wydaje się świadectw, jeśli dzieci nie wpłacą. Ja tu się zgadzam, że to jest fikcja. No to nie utrzymujmy tej fikcji. Tak, tylko trudno jest w dzisiejszych czasach żyć, jeśli się tego, co człowieka najbardziej uderza, nie uczy od tej strony niestety formalnej. Jeżeli aktywni rodzice w radach szkół na przykład nie znają swoich uprawnień, żaden tam byle urzędnik, jak to było tu powiedziane, nie odbiera nikomu jego ustawowych praw. Jeżeli ktoś chce działać w radzie szkoły i nie ma tej świadomości podstawowej, swoich uprawnień konkretnych, to w tym momencie wina tutaj, ja nie usprawiedliwiam tych urzędników, którzy w ten sposób traktują rodzica, broń Boże. Natomiast uważam, że ten rodzic po prostu nie powinien się wycofywać w takim momencie. Ale osobna rzecz, że rady szkół mają głównie konsultacyjne. Ale chciałbym zwrócić uprawnienia. Chciałbym wesprzeć tutaj opinię Tomka, dlatego że rady szkół wedle ustawy mają znaczenie właściwie drugorzędne. Powstają z inicjatywy dyrektora, pierwsze rady szkół w każdej szkole. Poza tym ich kompetencje pokrywają się z radami rodziców i to zarówno pod względem kompetencji merytorycznych, jak i na przykład możliwości zbierania finansów. I właściwie od dyrektora każdej szkoły zależy to, czy postawi na radę szkoły, czy na radę rodziców, która jest tym samym, co dotychczasowy komitet rodzicielski. Poza tym prawo oświatowe, jeśli mówimy o odpowiedzialności, nie określa w żaden sposób odpowiedzialności gmin. I stąd się chyba będą urodziły konflikty, zarówno pomiędzy gminami, a ewentualnymi radami szkół, i pomiędzy gminami a kuratorami. Tutaj jest wyraźna luka w prawie oświatowym i myślę, że to trzeba wypracować zarówno w interesie gmin, jak i rodziców, jak i władzy państwowej. Moim zdaniem oświata to jest jedna z tych sfer działalności państwa, której to państwo nie powinno się wyzbyć, ponieważ byłoby to perspektywicznie niezgodne z interesem tego państwa. I tu zresztą przykłady świata w gruncie rzeczy też na to wskazują, że tak najczęściej jest. Tam, gdzie próbowano jakby zrzucić pewną część zobowiązań, na przykład na szkolnictwo typu stanowego, w tej chwili się coraz częściej mówi o odwrocie od tego. Natomiast to wcale nie przeszkadza temu, żeby szkoła była blisko władzy lokalnej, blisko samorządu. Ja, jako krwawy satrapa, jak to wynikało z Tomka, reagowałem na to. Ale myśmy mieli wójta, który nam zmieniał programy szkolne, znaczy plany nauczania, prawda? I takich tego się można spodziewać. Błonie jest mniejszą miejscowością i pytanie, czy problemy samorządu, relacji pomiędzy szkołą a mieszkańcem tak samo są odbierane z perspektywy, powiedzmy, Błonia, jak z perspektywy Mokotowa czy Śródmieścia? Gmina Błonie nie przejęła szkół.
I mówiąc szczerze, wszyscy się z tego powodu jeszcze w Błoniu cieszymy. Cieszą się dyrektorzy szkół, bo jak na razie z finansami w szkołach błońskich, przynajmniej w mojej szkole, gdzie pracuję, jest o dziwo w miarę dobrze. Dlatego, że powstała Rada Szkoły. Rada Szkoły opodatkowała się. Mamy jakieś dość duże pieniążki, które wpływają na nasze konto i właściwie spokojnie sobie radzimy, zupełnie spokojnie. Z dotacji kuratoryjnych na prowadzenie szkoły otrzymujemy tak samo mało jak każdy, właściwie niewystarczająco, ale powiadam, radzimy sobie dzięki uaktywnieniu rodziców. Prowadziłam jako delegat na sejmik ankietę wśród 53 gmin, bo tyle jest chyba gmin warszawskich i województwa, 40 odpowiedziało na tę ankietę. I w wynikach, w odpowiedziach tej ankiety znajdują się między innymi takie zdania, że żadna z gmin, która przejęła szkoły, nie otrzymała wystarczającej subwencji na utrzymanie tych szkół. Zadłużenie na podstawie 21 gmin, mówię, zadłużenie na dzień dzisiejszy za ten rok wynosi 134 miliardy. Tyle nie dopłacono, a więc tyle gminy dołożyły do utrzymania szkół. Jak to ładnie pani powiedziała, rodzice się uaktywniają, czyli powiedzmy prawdę, rodzice są dojeni w dowolne sposoby przez szkoły. Ja tego nie stawiam jako zarzutu, bo szkoła nie ma innego wyjścia. Jeżeli gmina, nie chcąc dopuścić do pełnej dewastacji, nasza na przykład wydała 15 miliardów złotych prawie w tym sezonie remontowym na remonty kuratoryjnych szkół. Czyli fakt jest taki, kurator minimum na płacę, a do tego rodzice, to co się uda dyrektorowi wydusić i gmina to, na co ją stać i co uzna za stosowne. Ja tu mimo wszystko stworzę front urzędniczy chyba razem z Włodkiem, bo jeśli chodzi o te obawy kuratora dotyczące przekazywania kompetencji, to ja osobiście je rozumiem. To znaczy nie chciałbym, żeby to wyszło tak, że nasza gmina dobra, a inne złe. Nasza gmina jest po prostu zasobna, przynajmniej na razie, odpukać. Natomiast po prostu w innej sytuacji finansowej gminy mogą powodować zminimalizowanie tych usług oświatowych. Nie zapomnijmy, my w tej chwili mówimy o szkołach, ale nie zapomnijmy, że gminy już prowadzą przedszkola jako zadanie własne. Już mają doświadczenie. My żeśmy nie ograniczyli tej obsługi, ale to nie dlatego, że my jesteśmy tacy mądrzy, dobrzy i szlachetni, tylko dlatego, że nas po prostu stać na tę obsługę na przyzwoitym poziomie. Inne gminy ją ograniczają, bo ich nie stać. I ja te obawy rozumiem. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Kij ma dwa końce, to znaczy ustawodawca słusznie broniąc tych najważniejszych, newralgicznych punktów oświaty przed gminami, na przykład oświaty specjalnej, której obligatoryjnie nie pozwala kuratorowi przekazać gminom, nie zostawił żadnej furtki na wypadek, gdyby się przypadkiem paradoksalnie zdarzyło, że gmina gdzieś jest bogatsza od państwa. Skutek jest taki, że w naszej dzielnicy oświata specjalna ma się gorzej, ta oświata, która powinna być pod największą opieką, ma się gorzej od normalnej oświaty dla zdrowych dzieci, dlatego po prostu, że nie może być przekazana. Pytanie, czy brać, czy nie brać szkoły, bo o tym właściwie rozmawiamy, czy ma je brać samorząd, można sprowadzić do pytania, kogo stać na to, żeby szkoły brać. Kurator ma słuszne być może zapędy, tylko że kurator niestety nie ma pieniędzy. Nie. Chciałbym zapytać, bo jest u nas pan Marek Golfinger-Kunicki, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, pracujący jednocześnie w Laskach, czyli w tych prywatnych bardzo formułach. A może to tak trzeba właśnie od dołu, od tych małych towarzystw i może tu można gromadzić środki i może to jest w ogóle jakiś model na łączenie tej oświaty. Czy to, co mówią w ogóle tutaj panowie, opiera się na takim optymistycznym założeniu, że rodzice będą mieli stale pieniądze na oświatę i będą mieli stale coraz większe pieniądze na opłacanie nauki swoich dzieci w szkołach? Ale do tego się to sprowadza, dlatego że i z tego, co mówiła tutaj pani z Błonia, wynika, że nakłady rodziców na oświatę również publiczną rosną w skali kraju. Rok temu mówiło się o kilkunastu procentach, ostatnio na sejmiku mówiło się już o 20, a nawet o 30% w niektórych typach szkoły. W związku z tym chyba powstaje pytanie, czy nie należałoby uruchomić pewnych mechanizmów ogólnospołecznych dotyczących nie tylko oświaty niepublicznej, ale również oświaty publicznej, rodziców płacących na szkoły,
pewnych mechanizmów podatkowych, które by umożliwiły liczyć na to, że wpłaty rodziców, czy to na konto Rady Szkoły, czy na konto Rady Rodziców, będą odliczane od podstawy opodatkowania. Na pewno by to w pewien sposób zadowoliło również gminy. W których fundacyjnych, prawda? Tak, no ale to jest jakby wewnętrzny mechanizm szkół fundacyjnych, a to nie jest to mechanizm ogólnooświatowy. A tu widzę taką poważną potrzebę. I sądzę, że jeszcze jest tutaj jedna kwestia z punktu widzenia szkół niepublicznych. Myślę, że gmina mogłaby czasami, wypełniając swoje jakby obowiązki oświatowe wobec państwa, powierzać szkolnictwu niepublicznemu pełnienie pewnych funkcji. W tej chwili właściwie szkolnictwo niepubliczne jest wyłączone z sieci. Sieć obejmuje sieć szkół publicznych. W związku z tym każda szkoła niepubliczna traktowana jest tak troszeczkę po macoszemu. Jakby z definicji ustawowej, z definicji prawa, bez względu na wolę poszczególnych kuratorów. Odliczenie od podstawy opodatkowania po pierwsze będzie miało znaczenie tylko dla najbogatszych rodziców. Bo w praktyce rzecz biorąc, ci, których nie stać na te haracze, które są w tej chwili, prawdopodobnie nie odczują różnicy. Psychologicznie. A ci, których stać i tak płacą, a poza tym, jeżeli przy licznych szkołach, a ja jeszcze kawałkiem jednej nogi jestem nauczycielem w szkole publicznej, i jeżeli przy tej szkole jest fundacja, czyli w zasadzie datki na tę fundację przez rodziców również spowodują odliczenie od podstawy opodatkowania, kasa fundacji nie pęka w szwach, wręcz przeciwnie. Czyli podejrzewam, że ta droga jest znowu wyrazem pewnego optymizmu z kolei, nadmiernego. Natomiast jeśli chodzi o zakładanie, czy rodzice mają dopłacać, czy nie, to ja bym był przede wszystkim przeciwny obecnie stosowanej polityce, powiem wprost, zakłamania w tej sprawie. To znaczy państwo konsekwentnie udaje, że oświata jest bezpłatna, jednocześnie to samo państwo stwarza warunki do zbierania haraczu. Dyskusja o szkole doprowadziła nas właściwie do dyskusji ustrojowej. Pytanie, czy szkoła ma być publiczna, czy szkoła ma być prywatna, czy szkoła ma być płatna, czy ma być niepłatna, czy uczeciel ma dobrze zarabiać, czy nauczyciel ma gdzie indziej lepiej zarabiać. Ja myślę, że nasz czas, jak zwykle w tych dyskusjach, nie wyczerpał się. Możemy wrócić do tych tematów. Tym razem się skończył. Musimy rozmawiać o ustroju. Jedno zdanie jednak, jeszcze pani Andrzejuna, panu wymuszę. Jako, że mówiliśmy na początku o finansach, potem przeszliśmy na inne tematy, ale ja tutaj publicznie chciałabym powiedzieć jedno zdanie. Powiedzmy sobie jasno, bo tej jasności wszędzie brakuje. I w prawodawstwie, i w Sejmie, a przede wszystkim nie możemy usłyszeć niczego konkretnego od Ministerstwa Finansów ani Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat subwencji dla gmin na prowadzenie szkół. To jest tak zakamuflowane i dopóki głośno tego jednego zdania nie krzykniemy, powiedzcie nam, bo my układamy budżety. W przyszłym roku nic się nie da zrobić z przejęciem szkół, gdy dziś moja gmina nie będzie wiedziała o wysokości subwencji na prowadzenie szkoły. Ja dziś to muszę jedno zdanie, dlatego że nie chodzi tylko o wysokość, ale chodzi o zasady obliczania. Ale dla mnie, jak będę widziała jaka wysokość, to i dla mnie jedno i drugie pójdzie. Nie. Ja rozumiem, że muszę być ekspertem. Muszę być ekspertem. Ja jako gmina od sposobu naliczania tej subwencji, ja muszę sprawdzić, czy mi ministerstwo tą subwencję dobrze naliczy. Albo mało tego, ja ją naliczę i podam ministerstwu do wykonania. Znowu doszliśmy do Sejmu. Doszliśmy do tego, że burmistrz i Włodek, czyli kurator, przedstawiliście taką optymistyczną wizję, że wszystko jest ten. Dlatego, że wy nie słyszycie tego, co mówią rodzice. Natomiast ja jako radny słyszałem te skargi na szkołę, na burmistrzów, na urzędników od rodziców, od moich wyborców, bo miałem co tydzień dyżur, na który przychodzili ludzie i się skarżyli. I ja nie mogłem nic zrobić. I to nie jest wcale taka optymistyczna rzecz. Jest co innego mała gmina. A jak ja mała gmina, gdzie ten kontakt z wyborcą jest inny, jest zupełnie co innego. Jak ja proszę natomiast tych rodziców, którzy mi prywatnie mówią, stary, w tej mojej szkole to się takie rzeczy dzieją. I wszyscy są tacy oburzeni. To jak ja proszę tych rodziców, żeby oni to oburzenie wyrazili głośniej i wobec władz oświatowych? Nie. I to wielokrotnie. Ja akurat też wiem, na ile są złe nastroje i ja tu nie chcę propagandy sukcesu robić i zastrzegam, że jeżeli są sukcesy wśród mieszkańców, to one wynikają z pieniędzy. Dlaczego wy chcecie przejąć szkołę? No jak to pan powiedział, dlatego że chcemy mieć władzę i być najmądrzejsi.
No nie, no wolne żarty, no. To próbowaliśmy wytłumaczyć. To próbowałem przynajmniej przed chwilą mówić o tym. Dlatego, że uważamy, powiem wprost, że tym szkołom w żaden sposób nie może to zaszkodzić. A mamy nadzieję, że im pomoże. Nie, ale poza tym, słuchajcie, przepraszam bardzo. Znaczy, ja myślę, że ani tutaj, ja w razie się nie poczuwam, myślę, że Marcin też. Ja naprawdę nie powiedziałem, myślę, niczego takiego, co by upoważniało do twierdzenia, że tu jest prezentowany jakiś optymizm. Natomiast myślę, że w tej dyskusji, która nie wiem, czy się już skończyła, czy się kończy, czy się dopiero zaczyna, tak naprawdę pojawiło się mnóstwo różnych wątków i oczywiście żadnego z nich myśmy tak naprawdę nie doprowadzili do końca. Ale wszystkie doprowadzimy. No miejmy nadzieję. Co to znaczy, że my mówimy o samorządzie na takim, za przeproszeniem, Mokotowie, z którego jest Tomek i na którym ja też mieszkam. Że to jest żaden samorząd na 384 tysiące. No właśnie, ja... 50 radnych, to jest żart. Naprawdę, być może, nie wiem, Błonie się jeszcze zmieszczą w jakimś tam lokalnym układzie i w porządku. Natomiast na przykład nasz wspólny Mokotów, co to on mieszka gdzieś tam pod Pyrami, a ja mieszkam w Natolinie, a jeszcze ktoś inny mieszka przy Rakowieckiej, to są naprawdę zupełnie inne wiochy. No tak, i to znowu chciałbym... jeszcze jedno pytanie, to prawda? Znaczy pytanie po prostu o... Że co to znaczy lokalna społeczność, co to znaczy blisko do szkoły? Jest wspólnota szkolna. A poza tym naprawdę... O tym też trzeba będzie rozmawiać. A poza tym naprawdę z tą... Ja wiem, że to zabrzmi być może fatalnie, ale jak mam robić za satrapę tego urzędnika i w ogóle nieprzyjemnego takiego faceta, który tam, to jednak ja myślę, że... Ja jednak powinienem powiedzieć to, co może tutaj zabrzmi fatalnie. Znaczy, myślę sobie tak, że wszelkie struktury, również demokratyczne, mają to do siebie, że się rodzą dość długo. Natomiast im bliżej początku owych narodzin, tym jest trudniej. Z różnymi rzeczami. I mówiąc tak zupełnie wyraźnie, ja bym powiadał tak, że szkoła jest instytucją z natury swojej konserwatywną, tradycyjną, tradycjonalistyczną i ja bym jej nie miał tego za złe. Między innymi, myślę dlatego, niezależnie od tego, jakie rewolucje miały miejsce w świecie, to historia ostatnich paruset lat nam to znakomicie pokazała, szkoła być może dzięki owemu tradycjonalizmowi, może dzięki pewnej kostyczności, choćby to nie wiem jak źle zabrzmiało, szkoła tak naprawdę w tych rewolucjach nie ponosiła strat najwyższych. I być może dzięki temu jesteśmy w tej chwili na tym drzewie o parę tam gałęzi oczywiście niżej czy wyżej, jak tam kto woli. A jednak zostawmy to na następny raz, chociażby na rozmowę o jednostkach pomocniczych. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję naszym gościom i zapraszam do następnego talk show.